Równie ciekawe były programy, które miałaś przyjemność prowadzić, w których uczestniczyłaś. I tutaj mówię o programach, w których na przykład byłaś razem właśnie z Idą Nowakowską czy Kasią Cichopek. Zastanawiam się, czy ty miałaś w ogóle przyjemność z nimi rozmawiać jako, no, można powiedzieć, koleżanka z pracy po tych wszystkich zwolnieniach, które się wydarzyły. Nie, nie miałam okazji. Myśmy ostatni raz widziały się na planie rzeczywiście programu You Can Dance Nowa Generacja i tam często rozmawiałyśmy za każdym razem, kiedy były nagrania. Mamy bardzo serdeczne relacje, dobre stosunki, super nam się współpracowało ze sobą, ale od momentu, kiedy zakończyliśmy zdjęcia do You Can Dance, nie miałam okazji z nimi rozmawiać. Okej, czyli jakby też nie zareagowałaś na te informacje i na to, co się wydarzyło, że one już nie prowadzą pytania na śniadanie? Nie zareagowałam. Pytasz mnie, czy zadzwoniłam do którejś z nich, tak? Tak z ciekawości, bo ja tak na przykład, przynajmniej ja tak czasami mam, że jak coś tam się wydarza w życiu kogoś, no to czy tam się spiszemy, czy właśnie porozmawiamy. Ja tak mam z bliskimi przyjaciółmi, to wiadomo, ale tutaj była taka relacja serdeczna, ale typowo zawodowa, więc nie rozmawialiśmy, nie. Miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczycie się na planie jakiegoś programu, a ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, wiesz, jak ludzie mają podobne pasje, to zawsze gdzieś prędzej czy później się spotykają w pracy. Im życzę fajnych, nowych projektów i sobie również ciekawych.